Dobry wieczór Państwu. Dzień dobry niektórym. Witam wraz z Kizią ze Słonecznego o tej porze Henevos, Kooslo. Mam nadzieję, że to będzie lecieć, a jak nie będzie, to nie wiem, co. nie wiem co się dzieje dlaczego tak jest z tym internetem, ale może trochę zacinać. Niech zacina, słuchajcie mnie jak radia. No cześć, Kizia. Dobrze, Kizię już puścimy, bo Kizia musi już jeść, więc musi już sobie pójść, więc sobie poszła. Dobrze. Ona nie lubi zbyt siedzieć długo na kolanach. Proszę Państwa, jeszcze raz witam serdecznie. Jeszcze raz proszę, nie zwracajcie uwagi na to, że zacina obraz. Mam nadzieję, że głos leci dobrze, więc słuchajcie mnie jak radia. Obiecuję Państwu, że jeszcze przynajmniej 21 dni będę, a potem to... No cóż, różne rzeczy się zdarzają. Tych, co nie słyszeli, witam zasłonecznego Słonecznego, o tej porze Henefos, Ko Oslo. Nadal przypomina mi. proszę, jeżeli ktoś mnie słucha, jest w Norwegii, może wie o jakiejś pracy, której by taki jak ja, ofermowaty emeryt stary, by mógłby po prostu, mógłby w jakiś sposób pomóc, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Nieważne. Zresztą dobra, koniec o sprawach prywatnych. Proszę Państwa, jedną rzecz chciałem powiedzieć na początku. Otóż dostałem nawet dzisiaj ciekawą informację z amerykańskiej prasy i amerykańskiej spekulacji, nigdzie się to nagle nie pojawiało. To dotyczące kolejnego napadu drgawek kanclerz Angeli Merkel. Wydaje mi się, że ona rzeczywiście wycofuje się na stałe z polityki. Amerykanie spekulują, że jest to jednak Parkinson. No nie, oczywiście nie należy się cieszyć z żadnego choroby, ale to rzeczywiście chyba jednak Angela Merkel niedługo ogłosi właśnie wycofanie się z powodu tej ciężkiej, bardzo ciężkiej, bardzo choroby, proszę państwa. MS? Nie wiem, czy ja to wina, to wina prawdopodobnie tutaj niestabilnego internetu, tutaj w tym miejscu, ale tak to wygląda. E, nic na to nie poradzę, niech się dzieje. E, tytuł jest Co zrobić z Polakami, proszę Państwa. Tytuł jest troszeczkę złośliwy, e, oczywiście, ale po o, tym, co się w tej chwili dzieje w Polsce, e, no niestety musiałem wybrać sobie właśnie ten ty, tytuł. Tak i taką rzecz. Nie będę tu mówił o rozwiązaniach, który, o których mówił Długi, o których mówiła Katarzyna Wielka, nawet już od razu, co zrobi z Polakami. Ale, proszę Państwa, dzieją się rzeczy dziwne. Brak leków przede wszystkim. Plus jeszcze raz wrócę do tej nieszczęsnej reformy oświaty. Ale najpierw muszę powiedzieć trochę o pisie i o pewnych rzeczach. Kiedy, proszę Państwa. Jeszcze przed wyborami rozmawiałem z ludźmi z PiSu i to te ludźmi dość wysoko, czy też bezpośrednio po wyborach, uprzedzałem ich, że czekają na nich pułapki, zastawione w ciągu 8 lat przez PO i zastawione przez w ciągu ostatnich 20 paru lat y, rządów w Polsce po 1989 roku. Niestety, przez niektórych ludzi z PiSu zostałem potraktowany natychmiast jak prowokator, co wyraźnie się powiedział o tym pan minister Macierewicz, a pan minister Naimski, na przykład, dla którego ja jestem tylko i wyłącznie nasłanym przez na, nasłanym przez ruskich prowokatorem. Jeden dziennikarz, który notabene za pomocą wydawnictwa, czy wydawnictwo chciało, zniszczył mi czas nielegałów totalnie, prowadząc to zresztą. No cóż. Do tego się przyzwyczaiłem. Kiedy w grudniu dałem taką audycję, trochę taką profetyczną, w cudzysłowie, na temat, co się zdarzy w Polsce, nie przewidywałem, że to tak szybko się sprawdzi. I okazuje się, że miałem rację. Nie mam żadnej satysfakcji z tego powodu, proszę Państwa. PiS popełnia dwa podstawowe błędy. Wynika to z filozofii oblężonej twierdzy. W jaką ta partia się wpuściła. PiS uważa, że każde słowa krytyki skierowane wobec kogokolwiek z PiSu e, zmierzają tylko i wyłącznie do obalenia tej partii. To jest bzdura. To jest nieprawda. E, PiS również. Uważa, że nie należy społeczeństwa informować o wszystkim. Ja wielokrotnie mówiłem, mówiłem to 4 i 3 lata temu, że jeśli chcą zrobić to, co chcą zrobić, powinni być otwarci, jak, no nie wiem, powinni być jak otwarta książka, czytelni. Powinni o wszystkim informować społeczeństwo. Nie ma tajemnic wobec społeczeństwa, którym zarządzają. Jeżeli dla nich społeczeństwo, dla partii, która mówi, że społeczeństwo jest podmiotem, a nie przedmiotem, to winno być informowane, proszę Państwa. Właśnie. I niestety to spotykało się z ogromną. I to spotykało się z ogromną wręcz, no to, że ja chcę prowadzić do czego, że ja prowokuję i tak dalej. Ja byłem od początku za rzeczywiście ujawnieniem wszystkich akt bezpieki, nawet jeśli to uderzy w naszych, bo różne są motywacje ludzkie. Oczyszczenia, oczyszczenia się całkowitego, nawet jeśli uderzy to w naszych, jeżeli to uderzy w Kościół, czy uderzy w innych. Ujawnieniem wszelkich aneksów, również nawet, jeżeli nic tam nie ma. To tylko po to, żeby nie było żadnych teorii spiskowych na ten temat. Niestety PiS wybrał drogę bardzo naiwnej propagandy, która wszystko uznaje za sukces. A po dzisiejszym oświadczeniu Ursuli von Leyen i pewnych, i tym co ona powiedziała na temat właśnie, jakby to powiedzieć, jak to, no nie chcę dokładnie cytować tego co ona powiedziała, ale wyraźnie jest to absolutnie sprzeczne z całą polityką i filozofią, którą stosuje PiS, więc poparcie jej jest czymś w rodzaju samobójstwa. Tak uważam po prostu. Teoria oblężonej twierdzy powoduje również, że każdy zamknięcie się tylko i wyłącznie we własnym sosie i każdy jest absolutnie wrogiem. A tymczasem wiele, tej, wiele rzeczy z tej krytyki wychodzi pochodzi z tego, że ludzie by chcieli głosować na PiS i żeby PiS rządził. Nie można również traktować społeczeństwa jako stada biednych matołków, którzy za jakieś obietnice w dłuższym przedziale czasowym bardzo małych apanarzy zrobią wszystko. To nie o to chodzi. Mówiłem wielokrotnie. I mówiłem to bardzo głośno, bardzo szczerze. Niestety przegrałem. Zostałem, zostałem, poproszę Państwa, nie tyle, że wykluczony, co jeszcze w dodatku w jakiś dziwny sposób wyprowadzony w, do sytuacji, w której naprawdę ciężko jest. W której naprawdę ciężko będzie wyjść, o ile wyjście będzie jakiekolwiek inne, możliwe poza jednym. Ale nieważne. Właśnie. Jak widzimy, pani premier Szydło nie dostała tej funkcji, którą dostała. PiS przegrywa na każdym porze. I ja bym to mówiłem. Są zastawione pułapki. Nie macie przyjaciół. Jedynymi waszymi przyjaciółmi jest, są Polacy. I do tych Polaków powinniście się odwołać. To wszystko ma swoje znaczenie w, zgodne z tytułem, co zrobić z Polaka, a więc, ponieważ wszyscy chcą naokoło, żeby pis przestał rządzić, tak prawdę mówiąc, a może zresztą jest tak, jest jeszcze może, yy, tu może być jeszcze jedna teoria, że oni chcą jednak, żeby pis rządził, bo uważają, że w ten sposób doprowadzą do takiej sytuacji, w której sami ludzie obalą Polacy obalą pis. Trzeba uderzyć w młode pokolenie i uderzyć w zdrowie. I mówiłem to. Dobrze wiecie. Teraz wróćmy do tych lekarstw. Co ja dzisiaj słyszę od przedstawicieli rządu? Winna jest kolejna legenda. To nie jest legenda, tak prawdę mówiąc, ale nie my, ale mafia. Yy, jakaś mafia, która wyprowadza leki za granicę, a więc jak zwykle jakaś teoria spiskowa. No i oczywiście Chińczycy, bo oni dostarczyli komponentów. A ja mam proste pytanie. I PiS o tym wiedział, obejmując cztery lata temu rząd, bo o tym też rozmawiałem i o tym mówiłem wielokrotnie. A coście zrobili, aby odbudować polski przemysł farmaceutyczny i żeby się od tego wszystkiego od, żeby się tego, od tego wszystkiego uniezależnić? Nie, nic, żeście nie zrobili. Coście zrobili z mafiami, ale mafiami farmaceutycznymi, proszę Państwa. Bo to oczywiście tak jest. Nie będę wymieniał nazwiska, ale wszyscy wiecie o kogo chodzi, ale uważam, że ostatnie oskarżenie o genturalną współpracę z SBD w stosunku do jednego z ludzi, to jest kolejne oskarżenie od człowieka, który usiłował walczyć z mafiami farmaceutycznymi, proszę Państwa. Atak. Wiceministra zdrowia dwa czy trzy miesiące temu na, wobec tych, którzy tak zwanych antyszczepionkowców, tak zwanych, mówię to w cudzysłowie, bo to nie o to chodzi w tym wszystkim, jest symptomatyczny. Co mamy teraz, proszę Państwa? Jesteśmy, proszę Państwa, w sytuacji, w której rzeczywiście leków podstawowych, a mapis jak zwykle szuka winnych na zewnątrz, a nie w sobie. Dobrze wiedzieli, że tak się zdasz. Dobrze wiedzieli, że w roku wyborczy na 3-4 miesiące przed wyborami, no chyba 3 miesiące przed wyborami, zostanie to przeciwko nim wykorzystane. Ja o tym mówiłem, ja o tym pisałem. Nikt nie chciał mnie słuchać, proszę Państwa. A teraz wszyscy szukamy winy gdzie? Na zewnątrz. Prawda? Jest jeszcze jedna rzecz. Jeżeli istnieje, tak jak mówił dzisiaj pan minister, mafia. Wyprowadzająca leki za granicę, to gdzie jest komisja sejmowa w sprawie tej mafii? Gdzie? Robi się komisje dotyczące VAT-u, idiotyczne komisje dotyczące Ambergol, gdzie potrzeba normalnej pracy operacyjnej prokuratora, a nie komisji sejmowych? A nie robi się komisji w stosunku do tego, co jest dla Polaków o wiele ważniejsze. Generalnie wprowadza nas się w dyskusję, na tematy czysto zastępcze, proszę Państwa. I do takiej dyskusji, do takich tematów uważam ten cały cyrk z LGBT, bo co nie otworzę telewizora, radia, jakiegokolwiek portalu internetowego, a już nawet lodówki w Norwegii, mam wszędzie LGBT. Śmiać mi się chce, proszę Państwa, bo to jest temat zastępczy. On mnie nie interesuje. Ja wiem, że nie ma leków. Że tłumaczenie, że można iść do specjalisty po zamiennik, jak się do, spe, do specjalisty dostanie w ciągu jednego dnia, to proszę bardzo, można iść po zamiennik. To, że jest taki problem. Oni o tym wszyscy wiedzą. Oni o tym wiedzieli, że tak się stanie. I gdzie? Gdzie to jest? Po co tracić energię na walkę z tak zwanymi antyszczepionkowcami, na tworzenie sytuacji prawnych, w których, czy kasosów prawnych, w których każe się lekarzy, którzy popierają tych ludzi. Chociaż tu chodzi o tylko i wyłącznie o, o to, iż szczepionki są przymusowe, a nie o różne rzeczy. Tworzenie różnych innych historii. To samo jest z reformą edukacji, bez względu na to, co ja dzisiaj słyszę. I od ministra Gowina to jest prawda. Powiem Państwu jedno: mój syn nie jest orłem i nie był orłem w szkole, ale miał praktycznie 97% z angielskiego, bo jest trochę tak jak ja. Historia interesuje go, historia polski języki. Nie wiem, gdzie on pójdzie, do zawodówki czy nie do zawodówki. Czyżbym miał myśleć, proszę państwa, czyżbym miał myśleć o tym, że Polaków trzeba jednak pozbawić możliwości nauczania historii i kultury polskiej, a sprowadzić ich edukację tylko wyłącznie do tego, by byli Mniej lub bardziej wykształconymi rzemieślnikami, tylko i wyłącznie. Ponieważ Polacy nie mogą osiągnąć zbyt wielkiej, zbyt dużej wiedzy. Bo wtedy się w stanie zupełnie coś, bo wtedy, bo wtedy może co zaczną myśleć. Zaczną myśleć. Proszę Państwa, w Polsce jest powiem jedno, w Polsce jest łatwiej się upić. Nie zjeść dobry obiad. Proszę zobaczyć ceny wódki. Proszę wybaczyć, Proszę zobaczyć ceny wódki w Polsce. Wzrost alkoholizmu o tym się nie mówi. Wszyscy krytykują w tej chwili tą panią. Teraz tak, jeżeli chodzi o edukację. Przerzucanie winy na samorządy jest bzdurą. Jeśli. PIS, chce, według tego co zakładał, chce stworzyć silne państwo centralne, jest przeciwny federalizacji, tak jak większość zwolenników pis to nie można przerzucać edukacji na samorządy, ponieważ edukacja jest sprawą państwa centralnego, bo edukacja tworzy patriotów, tworzy Polaków. Nie to znaczy tworzy obywateli Polski, tworzy patriotów. Edukacja uczy właściwych postaw wobec własnego kraju. Jeśli, proszę Państwa, zgodzimy się na to, aby samorządy odpowiadały za edukację, to na przykład w niektórych samorządach, nie będę wymieniał, będziemy się uczyć tylko historii Niemiec, w niektórych innych historii Rosji. A gdzie będzie historia Polski? Proszę Państwa. Proszę się zastanowić. Właśnie. CK, edukacja jest sprawą rodziców, a nie żadnego państwa. Ta, wie pan, jest sprawą rodziców. Oczywiście. Ja wiem, że my zamiast zajmować się rzeczami poważnymi, wolimy grzebać w życiorysach ludzi. Yy, I różnych rzeczy. Tak, to pewnie warunkuje. Mój syn też zostanie według ustaw uznany za wroga, syn, dziecko wroga ludu, ponieważ ja pracowałem 7 lat w Departamencie Pierwszym. W Departamencie pierwszym MSB, czyli w wywiadzie, w dawnym MSW, 7 lat, a potem na ruskich, już w łopie. No i co z tego, proszę Państwa? I co z tego? I będziecie grzebać, i w stosunku do mojego syna również będziecie grzebać w życiorysach, bo to jest ważniejsze od braku leków czy od braku edukacji patriotycznej, prawda? Zastanówcie się Państwa. Szyman Rzeplik, ja nie mówię o tym. Ja mówię o generalnie o Polsce. Bo jeżeli ja mam sklepów 24 godziny na dobę, sprzedających alkohol w promieniu 500 metrów, w okolicach dom mam trzy. I powiem szczerze, że łatwo się upić za małą setę, niż zjeść śniadanie. I kiedy w dni wolno od pracy, ja nie mogę, wolno od handlu, ja nie mogę kupić chleba i, czy mleka, natomiast mogę kupić wódę zawsze, wszędzie. Kiedy wódka się sprzedaje na stacjach benzynowych. Więc proszę pomyśleć, do tego wszystkiego, jeżeli zabieramy, yy, zabieramy ludziom możliwość edukacji, jeżeli tworzymy, stawiamy te dzieci w sytuacji, proszę państwa, naprawdę nie to pozazdroszczenie. I to nie jest propaganda Peowska, jak niektórzy mówią, bo to PO do tego doprowadziło, ja byłem pewien, że tak będzie. Również mówiłem, że jeżeli robi się edukację, robi się reformę edukacji, proszę Państwa, to trzeba ją przygotować, trzeba stworzyć te zawodówki, te technika, trzeba stworzyć, trzeba przemyśleć, co będzie dalej. Tymczasem nie. Właśnie. Sikaj, jeżeli Państwo zajmuje się lekami, edukacją, potem no brakuje nie. Państwo według Konstytucji ma dbać o zdrowie Polaków i także edukację. Państwo, wbrew pozorom amerykańskie czy brytyjskie, zajmuje się tym. To nie jest tak, proszę pana. Zajmuje się tym. Jest pewien kanon edukacyjny wyznaczony na przykład przez państwo brytyjskie. No. Teraz, proszę państwa, to nie jest wina pisu z tymi lekami. Oni dobrze wiedzieli. Dobrze, ale dobrze pis wiedział, jaka jest sytuacja. Winą odpowiadają ci, cała ta klasa polityczna, ponieważ w pisie są również ludzie, którzy przez 30 lat obserwowali, prawie 30 lat to wszystko, widzieli jak sprzedaje się polski przemysł farmaceuty, farmaceutyczny, mieli siłę sprawczą w AWS-ie na przykład. Mieli. Proszę Państwa, kiedy byłem na placówce, prywatyzowano pewną część, dwie firmy, Glaxosmithkline Klein i druga walczyły o siebie. Jedna z tych firm wykorzystała coś takiego jako oferenta, ponieważ popierał ją inny rząd. Ja o tym pisałem, kiedyś o tym mówiłem, teraz pierwszy raz mówię o tym wszystkim. Doprowadziliśmy do uzależnienia się całkowicie. Znienawidzony bohater przez państwa wielu, nie człowiek z mojej bajki, a wręcz odwrotnie, on jest po drugiej stronie, uważa mnie za zdrajcę i renegata, Obecny generał Henryk Jasik był szefem wydziału w Departamencie I, który zajmował się również zdobywaniem zakazanych technologii, ponieważ w czasach Układu Warszawskiego i NATO istniała lista COCOM, czyli lista zakazanych technologii, i on się zajmował również lekarstwami. I wiecie Państwo, i wtedy były polskie koncerny farmaceutyczne, z którymi współpracował właśnie wywiad, zdobywaliśmy i oni zdobywali. Komponenty z tej listy zakazanych usiłowali robić polskie własne produkty, były laboratoria badawcze. Po roku 90 zginęło to wszystko, łącznie z laboratoriami badawczymi. A jak mówiłem, to przy okazji właśnie edukacji, przy okazji drenażu polskiego rynku z naukowców i z fachowców, polskie patenty idą za granicę, bo już ta SGGW rozpoczyna się drenaż polskiej myśli technicznej. I to. nie. Kiedyś kontrwywiadowczo zabezpieczano urządy patentowe, a teraz, proszę państwa, powiem państwu taką rzecz, nie wymieniając oczywiście szczegółów. Pewien mój znajomy złożył patent do Urzędu Patentowego. Patent oczywiście jest poufny, czyli jest to zastrzeżone, wszystko nie można tego wydać. Postępowanie patentowe jak go uprzedzone będzie trwało ze dwa lata. Po trzech miesiącach zgłosił się do niego koncern niemiecki, proponując mu kupno tego patentu od niego, rozpoczęcie produkcji, on swoje zarobi. Skąd oni o tym wiedzieli? Tylko z Urzędu Patentowego, proszę państwa. Tylko mogli wiedzieć. Tak się dzieje. To jest drenaż, totalny drenaż, totalny drenaż, proszę państwa, polskiej myśli technologicznej. PiS o tym wiedział od początku. Trzeba było to zabezpieczyć. Ja wiem, że nie zdążyliby z tymi lekami, ale trzeba było próbować odbudować to, żebyśmy byli uniezależnieni. Na przykład od producenta niemieckiego, który ma problemy z Chińczykami. Nie interesuje mnie to i nie interesuje tych, którzy te lekarstwa mają. Prawda? Powiedzcie mi teraz tak otwarcie: mam rację czy nie. Mam rację czy nie. Z drugiej strony, tutaj na tej obczyźnie, ja widzę ludzi o wykształceniu inżynierów, ludzi bardzo mądrych, pracowitych, będących w o wiele lepszej sytuacji niż ja, bo są młodsi, przynajmniej mają uprawnienia na koparki i na inne rzeczy i wiedzą, co to jest budowa. Ja nie mam i nie mam siły na to wszystko. Proszę Państwa. I tak to jest. Powiedzcie mi, nie mam racji, czy mam rację? I czyja to jest wina? I w tym momencie, proszę Państwa, PiS. Nie może mówić, że winni są ci ludzie z zewnątrz. Oni rządzą cztery lata. Biorąc odpowiedzialność za rządzenie i za kraj, wiedzieli, ale oni nie chcieli słuchać ludzi, którzy może ich krytykowali, ich częściowo pewne ich posunięcia, uznali ich od razu za renegatów i zdrajców. Co więcej, to pis, proszę Państwa. To PiS, proszę Państwa, w tym momencie tworzy coś, co jest stalinowską odpowiedzialnością rodzin i odpowiedzialnością wrogów ludu, dzieci wrogów ludu. To, są, to jest to, to są te wszystkie grzebanie. Ja wiem, jak to było, resortowe dzieci, niektórym łatwiej i tak dalej, ale trzeba było od samego początku ustawić jawne i jasne reguły. Bo rzeczywiście jest ta. Ja jestem zły, bo ja się sam ujawniłem oczywiście, pracowałem w tym SB. Ale współpracownicy i funkcjonariusze SB, i funkcjonariusze SB, czy funkcjonariusze partyjni, którzy bezkrytycznie popierają PiS, są dobrzy. To jest prawda, proszę Państwa. To jest prawda. Przy czym ja, proszę Państwa, nie. Ja, przy czym ja proszę Państwa nie o winiam Pisu o to, bo to nie jest wina to, co się staje z lekami. To nie jest wina Pisu. To jest wina tych dwudziestu paru lat przed Pisem i ostatnich ośmiu lat rządów PO, którzy do tego doprowadzili. Teraz tak. Jeśli stworzono ustawę w 2012 roku o jakimś tam obrocie i tak dalej, to jak dzisiaj słyszałem, to dlaczego nikt później, jak pisz prze nie, nie zorientował się, że ta ustawa została stworzona tylko po to, żeby umożliwić powstanie mafii, mafii y, tych y, farmaceutycznych, czy jak to się nazywa? Dlaczego nic nie zrobiono? Dlaczego zajęto się głównie idiotyzmami typu LGBT i grzebaniem w życiorysach? Nie zawsze jest tak, że życiorys decyduje, czy rodzice decydują o tym, kto jest. Czasami jest tak, że ludzie są różni, nie można nikogo generalizować. PiS przyjął generalizację. Każdy, kto nam, kła kto nam się kłania i bije, i, co, i bije nam pokłony, jest dobry, bez względu na to, czy był w SB, czy nie, a każdy, kto śmie krytykować, jest zły. A ja krytykuję tylko dlatego, że nie podoba mi się ta sytuacja. Również dlatego, że mojego syna to dotyczy. Teraz, proszę państwa, mój syn będzie wrogiem ludu, dlatego że ja pracowałem tu, gdzie pracowałem. On o tym wie. Już, bo też umie czytać. Jest dość inteligentnym chłopakiem i interesuje się tymi sprawami. Jak ja mam mu powiedzieć, proszę państwa, kiedy on widzi po tym, co się stało ze mną, że patriotyzm, uczciwość się opłaca? Kiedy on widzi, ilu nieuczciwych ludzi robiło karierę, i robi karierę, udając prawicowców, na przykład. No. Więc proszę się zastanowić na ten temat. Proszę się zastanowić na ten temat. No. Yy. Jeszcze jedna rzecz. To pokolenie które przyjdzie, będziemy myśleć o wszystkim, tylko nie o Polsce. Wbrew pozorom, dymisja, którą gratuluję PiSowi, że chociaż raz wyciągnął dobre wnioski. Tego ministra, który każe dzieciom, jak nie dostaną się w Polsce iść gdzieś za granicę, to jest bardzo dobre. Ale nie tylko on, jego powinno się zdymisjonować. Bardzo wielu. Bardzo wielu. Między innymi tych wszystkich odpowiedzialnych za emerytury, nawet nie chodzi o dezubekizację, ale jeżeli ja e, dzisiaj do mnie do domu przyszło pismo, nie tutaj, bo mi tam zadzwoniła żona i powiedziała: przyszło pismo z zeru, że mi dano 13 emeryturę. Pismo datowane 2 maja e, przyszło dopiero dzisiaj do mnie, zostało wysłane, to jest śmiech w tej sytuacji. To szkoda pieniędzy na to wszystko. A to są moje pieniądze. Jeszcze dowiaduję się, że ta trzynasta emerytura została obniżona, dlatego że po pierwsze ona przekracza trochę tę ustawę dezubikyzacyjną, ale od całości, nawet tego co przekracza, walnięto podatek i składkę zdrowotną. To jest śmieszne, ja tego nie chcę. Chcę mi się po prostu żygać, proszę państwa. Damian Żurawski, proszę mi nie mówić, panie pułkowniku. To jest śmieszne po prostu. To jest po prostu śmieszne. Już w tej chwili, w moim przypadku, szczególnie to jest śmieszne. Jeszcze 21 dni. Ja nawet na grobie nie chcę mieć tego pułkownika. Jestem Polakiem, jestem patriotą, ale nie chcę być już ani pułkownikiem, ani tym. Niech sobie to wszystko wezmą po prostu i zabiorą. I teraz powiecie, że to jest antypisowska audycja. Nie, to nie jest antypisowska. Część ludzi. Takich jak Poznałem na przykład w Wiedniu, chorych na Pis dosłownie nie zrozumie tego wszystkiego. Pis wiedział i ja im to mówiłem, że wchodzi na minę, że ma miny z opóźnionym zapłonem i te miny wybuchają i będą wybuchać. A oni sobie nie potrafią z tym poradzić, ponieważ nie potrafią, nie chcą i nie potrafią powiedzieć o tym wszystkim uczciwie, szczerze, ludziom mieli cztery lata. Trzeba ani było nie chować adeksu w USI nie bawić się w Rzeczpospolitą Hakową, ujawnić w diabły to wszystko, nawet swoich przetrzepać, przede wszystkim oczyścić się, oczyścić się, a w tej chwili nie potrafią tego zrobić. O, konfherot, Antypis, ja nie jestem Antypisem, to nie o to chodzi. Następna sprawa. Proszę Państwa, jeśli już o tym mówimy. Teraz mamy przykład pani Szydło. Piękny gest, że pani premier Szydło zrezygnowała z tej ochrony. Piękny gest, wszyscy się cieszą. Ale po co? Proszę Państwa, kiedyś jeden z... Jak przygotowałem się do... E, od, byłem odpowiedzialny według czeskiego za ochronę wizyt prezydenta Kwaśniewskiego w Londynie. Do jednej z wizyt królewskiej rozmawiałem z kimś od... Bo przedtem był burz. Z ochrony Amerykanów przygotowując się, Amerykanci ze Special Service. I oni mi powiedzieli wtedy, że tej rozmowie tak, że oni najbardziej boją się wariatów. Nie boją się terrorystów, nie boją się zorganizowanych tych, ale wariatów. I rzeczywiście po Kennedy'm jedyny udany zamach, udany, prawie który skończy się prawie śmiercią prezydenta Reagana, był dokonany przez wariata, totalnie. Oni są nieprzewidywalni i łatwo nimi powodować zresztą. I jeśli Pani premier Szydło miała groźby karalne, które zgłaszała: należy jej się ochrona, tym bardziej, że jak widziałem w telewizji, zdaje się, że pan Tusk przyjeżdżając tutaj do Polski miał ochronę również dostarczoną przez Polaków, przez polskie instytucje. To jest były premier. Są różni ludzie, jest różny hejt, różni wariaci. Po wypadku z panem Adamowiczem, taka ochrona się pani premier należy, i rezygnacja z tego z przyczyn, dlatego że się to nie podoba jakiejś tam opozycji czy DWN-owi, to mam to gdzieś. To kosztuje, oczywiście, że to kosztuje, ale oszczędzaliśmy na samolotach, oszczędzaliśmy na wielu innych rzeczach i co się stało? Więc zastanówcie się. Więc zastanówcie się Państwo. I to, i mamy tutaj kolejny ten. Dobrze, ja rezygnuję z ochrony. Pani premier, yy, wiem, że ktoś od Pani ze sztabu mnie słucha, bo wiem o tym. Wiem również, wiem o tym. Więc może przekażę, ale zwrócę się bezpośrednio do Pani. Pani się nie wygłupia, proszę mi wybaczyć, i Pani yy, nie rezygnuje z tej ochrony. Naprawdę podobnie dostawała pani, ja też wiem, że dostawała pani, bo ja również zgłaszałem pewne rzeczy, które tutaj znalazłem w internecie, od różnych wariatów groźby i tak dalej. Jest pani europosłem, byłym premierem mojego własnego kraju i należy się do pani. Tak jak byłem prezydentem, czy byłym innym, proszę państwa. I tak uważam, Tak uważa. I, I ta... I ta, I ta cena nie jest taka ważna w rezultacie. To ona nie jest taka duża tak naprawdę i nie ma co krzyczeć. Bo przypuszczam, że w tej samej sytuacji, aby posłowie PO czy opozycji, którym rzeczywiście są groźby karalne wobec nich, dostaliby taką ochronę. Również od ministra spraw wewnętrznych, bo tak również było za poprzednich rzeczy. Są pewne rzeczy, które są stałe. To jest państwo. A pani premier jest dla mnie instytucją państwową, w tej chwili jest europosłem, więc dlaczego ma nie mieć tej ochrony w tym momencie, skoro są takie listy? Nie rozumiem tego po prostu, więc przestańmy bawić się w populizm. Yy, Tajny przyjaciel. Okej, okay, ale skoro SS wie, że najgroźniejsi są wariaci, to przecież ich nie wyłapiesz, jak komuś odpalić, jak go odprowadzą po nieco, to Ktoś oście zdaje, że zostali Dobrze to nie jest tak, ale dlatego tworzy się ochronę. Czasami wręcz paranoiczną, ale pewni ludzie podlegają ochronie cały czas. Przynajmniej premierzy Polski powinni podlegać. Gorzej jest, że ta ochrona w, w tej chwili traktowana jest bardzo często przez tych, których nikt nigdy nie będzie chciał. Nikt nikt nie będzie chciał zaatakować, też jest wykorzystywany jako, ten, jako, jako taki przykład, że ja jestem lepszy. Panie Andrzeju Wojciechowski, yy, po zakończeniu, dobrze dziękuję, pan dzwoni, nie ma problemu. Telefon mam na dole, także od razu po audycji nie odbiorę. No. Yy, oczywiście, że groźby karalne, że to co się dzieje. Yy, Także my powiedziałem, zajmujemy się sprawami pobocznymi. Ja mówiłem pisowi i mówię, że będą jeszcze dalsze pułapki. I nie mam żadnej satysfakcji, że miałem rację, bo mam rację. Bo mam rację w rezultacie. Pis chce, chciał dobrze, tylko bardzo nieumiejętnie to zrobił. Raz jeszcze. O, teoria oblężonej twierdzy. Wiara we własną nieomylność i za siłę trzymamy się razem w kupie. Powoduje takie sytuacje. Nie można również generalizować. Ale niestety pis się opiera często na generalizacji. I najdziwniejsze, bo przede wszystkim co powiem, bym chciał, żeby pis wygrał te wybory. Autentycznie bym chciał, chociaż oni mnie skrzywdzili i im zawdzięczam to, co mam. Ale rozumiem dobro Polski. I dla dobra Polski pis powinien wygrać. I ja to będę zawsze powtarzał. I to nie dlatego, że jestem niewolnikiem pisu, jak niektórzy mówią. Inaczej. Także wiadomo. Jakieś mi tu głupoty przesyłają w tym cholernym... Tym, więc nie wiem, o co chodzi. Niech będzie. To jest właśnie ciekawostka. Co zrobić z Polakami, proszę Państwa? No właśnie. Co zrobić z Polakami? Nie wiem. Okrutne, bestialskie, podłe, jak dla mnie do przyjęcia Zawał, tylko kara śmierci. Taka kara może położyć temu krasmanek raz, Pewnie tak, może, ale... Panie Piotrze, czy SOP nie powinien jednak być częścią ABW wpleciony Departamentu Drugiego, do Departamentu II ds. wywiadu Damian Żurawski, ja nie będę się wypowiadał na temat SOP-u, ponieważ zapisu akurat wszystkim zaczęli rządzić ich ulubieni policjanci, ale jeżeli ma się takiego wiceministra spraw wewnętrznych od policji, jakiego się miało, to nic dziwnego. Wywalono wielu naprawdę dobrych i właściwych funkcjonariuszy PIS-u, no funkcjonariuszy BOR-u. Ja powiem szczerze, że trochę znam Borowców, prowadziłem również dla nich szkolenia. Byli tym, niektórzy mnie lubią, niektórzy nie i byli tam bardzo również, ale wielu było naprawdę bardzo fajnych, świetnych fachowców. Oni to potrafili i widziałem, jak oni oceniali ludzi. Oni bardzo dobrze oceniali Lecha Kaczyńskiego, notabene, bo on wspaniale zresztą, on traktował ich jak naprawdę ciężko pracujących ludzi, z dużą atencją, w odróżnieniu na przykład od swego następcy, którzy bardzo często traktowani byli źle, no ale nieważne. Nie o to chodzi, nie mówmy o tym wszystkim. Ja nie mówię o generalizacji, ja mówię o tych, którzy są na pierwszej linii, jak zwykle. No i co? Przyszli policjanci, mamy same wypadki i same idiotyzmy. Bo to jest bardzo trudna sprawa i trzeba o tym wiedzieć. Rozwalili, zmienili nazwę. Ja byłem za tym, zresztą tak jak e, e, pierwszy szef Boru Zapisu, żeby tam był wydział. Operacyjno-kontrwywiadowczy, który by na bieżąco współpracował z ABW, nie powinno to być w Anglii, coś w rodzaju boru, jest w ramach policji, a to jest zupełnie inaczej. Chodzi o kwestię pewnej współpracy i zabezpieczania terenu operacyjnie, miejsc, w którym przyjedzie ochraniany na przykład. I tam taki wydział informacyjny monitorujący na przykład internet powinien być, Z względu na ilość. Ja sam zresztą spowodowałem interwencję ABW w jednym przypadku. A to było za 3 lata temu, kiedy były groźby wobec pana prezydenta Dudy, rzeczywiste groźby. To był wariat, ale zajęto tym się, no niestety musieliśmy poruszać i dziennikarzy i tak dalej. E, tego nie ma. Nikt o tym nie pomyślał. Nikt o tym nie pomyślał. Niestety niektóre funkcje, które są w Polsce sprawowane i które dostają ludzie w służbach, są funkcje za zasługi albo się zda, a nie dlatego, że się jest fachowcem. Nie proszę zresztą mnie słuchać, bo ja jestem przecież wrednym esbekiem, wstrętnym bandytą, który niszczył opozycję, wyrywał paznokcie jeszcze, a ponieważ urodziłem się w 57 roku, to w innym wcieleniu wprowadzałem komunę w Polsce za pomocą karabinu maszynowego e, PPS-y. E, tak niestety jest, a na pewno jeszcze w ogóle. Niestety w rodzinie nie mogą mi nikogo znać. Pewnie znajdą niedługo kogoś, nawet a jak nie znajdą, to przypiszą. Nieważne. I będzie kojarzka resortowe dzieci idiotyczne. Ale jeszcze raz powtarzam, proszę państwa. Nie o to chodzi. PiS powinien zrozumieć i PIS to zrozumieć. CSV. rozwalenie boru to zepsta za spoleńsko. To jest inna sprawa tego, spoleńska nikt nie chce. Proszę Państwa, dzisiaj wezwano pana posła Tomczyka i jakiegoś innego pana posła na komisję podkomisję spoleńską i ja powiem wprost nie wiem po cholerę. Oni nie spełnili żadnej takiej funkcji, która miała w to znaczyć. To nie jest to. Zajmijcie się panowie procedurami, tylko te procedury walą w dwóch funkcjonariuszy pis -u. Dość mocno. I oni o tym wiedzą. Dlatego po KHT 054 naprawdę poczułem, jakby się zaciska pętla na szyi, a po pierwszym, czy drugim, szczególnie drugim, nie, trzecim rozdziale, choluba 2, to już ta pętla zacisnąłem się, że ledwo mogłem oddychać. No, niestety, tak to jest. Ale jeśli chcemy. Panie z PU, a co to jest PU? Bo nie wiem. Kronika 13, proszę powiedzieć, co to jest PU, bo nie wiem. Romako, tak, właśnie ona myśli o Policji Europejskiej, ona myśli o innych rzeczach, Ursula De Leyen, ja się z tym zgadzam, więc trochę tak to wygląda. No. Wiesław Pala, trochę to wygląda. No, moim programem nikt nie bada zoru na razie, troszeczkę mnie tu przerzuca, ale właśnie. Marlinda, ja nie mam komunistycznej przyszłości, to nie jest to, ja nie byłem nigdy, ja pracowałem w tych służbach, pracowałem, pracowałem w wywiadzie, robiłem różne rzeczy. I robiłem i wszystko wziąłem na klatę, rozliczyłem się z tym. Tak uważam. A 23 lata pracowałem z sukcesami na kierunku rosyjskim. Spłaciłem swój dług. I żądanie i deładowanie mnie w to wszystko jest świństwe po prostu. Ale ja od nich nic nie chcę. Ani trzynastki, ani tej śmiesznej emerytury, niech mi wszystko zabierają i wyrzucą, po prostu. I już. A i tak wyprowadzą i ruszą po rodzinie, dlatego że. Dlatego, że ulubioną rzeczą stalinowców jest ruszanie po, sta po rodzinie. Niestety. PiS został również przyjęty, kronika 13, cytat z choluba. Który cytat z choluba? A co to jest PU? Bo nie wiem. Bo nie wiem, zapomniałem po prostu. Naprowadzać dalej, Panie Piotrze, no dobrze, już wiem. I, a jeśli już o to niech pan co się pojawiał, bo ja żył w wreszcie, Waryższczaku, bo że wywiadu komandosie gromi na końcu uczelni Boru, który między innymi Gang Mutantów, ja nie będę mówił o Wojtku, ponieważ ja z Wojtkiem byłem na szkole, w jednej drużynie chyba nawet, nie, nie byłem w jednej drużynie, w innej, ale byłem na szkole razem w Kiejkutach, przez chwilę Wojtek pracował ze mną, ja trochę Wojtka znam, nie chcę nic mówić. Nie będę mówić na ten temat. Wiem, że on był w Boże, wiem, że i tak dalej, że trochę był w gromie, wiem, jakie były różne są rzeczy. Nie chcę powtarzać plotek, nie, nie wiem, co się dzieje z Wojtkiem. Nie, nie widziałem go od wielu, wielu lat. Ostatni raz go chyba widziałem jakieś 20 lat temu. Wiem, że miał ciężką operację na serce. No, był to fajny chłopak, trochę wykształcony, wiele rzeczy umiał robić, części nie umiał, jak każdy po prostu w wielu rzeczach się sprawdzał, ale tak nas wszystkich potraktowano, proszę Państwa. No. Przypominam również tej chwili PiSowi, że to jest dopiero początek. Zaczęło się od leków i od przyjęć szkół, do szkół. Mówienie w telewizji, że jest ponad 100 tysięcy, jest więcej, no właśnie, ale też jeszcze powtarzam, mój syn prawdopodobnie będzie musiał pójść do zawodówki, bo tych punktów nie wyrobi, ale mając 97% z języka angielskiego i Dużo z polskiego i z historii, z polskiego i lepsze i dobre notowanie z historii, jednak no niestety pewnie, pewnie pójdzie do jakiejś szkoły zawodowej jaka jest i pójdzie. Żadna praca nie hańbi, i dobrze, że pójdzie, ale co on sobie pomyśli o tym kraju, to ich sprawa, ja nie będę w stanie mu pewnych rzeczy wytłumaczyć. Eee, no. A no wiem, 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 Kronika 13, wiem, no rzeczywiście, taki jestem po prostu, no i już. Pis również wiedział, w jakim stanie przejmuje państwo, ja mu mówiłem. Ale dlaczego na przykład po audycie służb wywalono wszystkich audytorów? Nie będę wymieniał nazwisk, ale zarówno za W, bo co? Bo znaleźli pewne rzeczy. Dlaczego na przykład nagle wśród doradców ludzi aby znalazło się całe PO i ci, którzy wchodzili w cztery litery tym z PO. Znaleźli się również. Dlaczego na przykład w agencji wywiadu jest tak, jak jest? Faceta, który moim zdaniem powinien być, bo go kilkakrotnie sam zresztą na ten temat pisałem dość podejrzane rzeczy, zrobiono na, na odpowiedzialne stanowisko. Nie chodzi o szefa, tylko kogoś z poprzedniego, który też wchodził w cztery litery ludziom z PO. No, dlatego, że umie się bardzo ładnie, kłamać, ładnie kłaniać, tak to jest, proszę Państwa. Tak to niestety wygląda. Ja mogę sobie gadać, ja sobie gadam. Ja myślę, że syn zrozumie będzie kochał Karolina Walczak. Syn będzie kochał Polskę pewnie, zawsze, tylko że proszę państwa, Polskę jako co? Jako mit? Kiedy widzi, co zrobiono z jego ojcem? Szanowna <śladowna> pani, to nie jest takie proste, to są dzieci, czternastoletnie, które myślą czarne albo białe. Skoro widzą, że to, że, co zrobiono, tak będą maczać inaczej. O tym nikt nie pomyślał. Pani Zalewska powinna dostać nie medal, ale stanąć przed jakimkolwiek trybunałem, nawet i pisowskim, nawet i trybunałem partyjnym. Ale cóż, pojechała sobie za granicę, wykonała to, co chciał Pangowi. To, co mi dzisiaj mówił Pangowi, jest śmieszne, chore w ogóle, proszę Państwa. No właśnie. Komestę, odpowie Pan na temat, odpowiem Panu, ja mówiła na ten temat audycja. ja nawet. Ja powiem Panu, że nie wiem, czy będzie, czy nie będzie. Mam sprzeczne informacje. Z jednej strony mam informacje ze środowisk, również i pisowskich, że są szkolenia w tej, w tej sprawie i że ma być. Trzecia wersja, co mówił Pan Kaczyński, że nie będzie podatku gastralnego. I jeszcze jedna wersja, że będzie od drugiej nieruchomości. Ci, którzy byli na szkoleniach, zarówno z Ministerstwa Finansów, i tak dalej, ci również z pisapisu mówili mi, informowali mnie, że mówiono, że ma być od 1 do 10% w zależności od miasta i czy w zależności od samorządu, co w Warszawie spowoduje całkowitą bezdomność. I tym się zajmujmy, a nie, a nie lgbt 447, znowu wracam do 447, proszę Państwa, ale tak jest. Natomiast cały czas uważam, proszę Państwa, że ta cała, że w wyniku tej reformy dochodzimy do sytuacji, w której rzeczywiście Polacy nie będą się uczyć polskiej historii i literatury, nie będą się uczyć. Może dlatego ja chcę, przynajmniej chciałbym, no nie wiem, czy mi się uda, za 21 dni mi zostało. Z i pewnie mi się nie uda stworzyć właśnie ten ośrodek myśli pozytywistycznej, bo o to chodzi, proszę Państwa. Jak zauważyliście, YouTube już tnie mi również i reklamy, na tym kanale nic nie ma. Ten kanał jest darmowy, ja nie pobieram mnie, nie biorę żadnych rzutek, składek i tak dalej. Po prostu. Spóki mnie stać na internet, to on będzie. A prawie mnie nie stać. Przed 10%, właśnie. Jest jeszcze gorzej, proszę państwa, bo teraz yy, no i powinno być o drugiej niej rosnąć wykładniczo. Całkiem możliwe, tylko że niestety to co to jest druga nieruchomość. Jeżeli nie zostanie zdefiniowana, to okaże się, że jakiś biedny, stary emeryt, który mam wykupione mieszkanie spółdzielcze w Warszawie, gdzie są cholerne ceny, a druga jego to jest działka odziedziczona jeszcze po kimś tam, to okaże się, że druga nieruchomość to działka. I teraz mu podryktują, ponieważ działka miał wcześniej niż mieszkanie, że druga nieruchomość to mieszkanie i wtedy zapłaci 10% w Warszawie, czyli od mieszkania wartego na przykład na Balczewskiego, tam gdzie jest, tam gdzie mieszkałem, to jest mniej więcej wartość tego mieszkania jest około 500 tysięcy, to będzie 50 tysięcy, ja się założę, że Warszawa to wykorzysta 50 tysięcy rocznie. Banki już, wiem również, że w bankach już się szykują do udzielania pożyczek na opłatę katastralną. To jest naprawdę paranoja. To jest naprawdę paranoja, proszę Państwa. PiS o tym wie i PiS powinien to zrozumieć. Może warto jednak, aby ktoś z PiSu, kto mnie słucha, nie potraktował mnie jak wroga, ale zrozumiał, że trzeba ludziom to prawdę powiedzieć. Powiedziałem jedną rzecz, że jeżeli powiedzieliby prawdę o naciskach, kto naciska, z której strony są naciski na temat 447. I że to wcale nie jest amerykańskie i wbrew pozorom, to największe naciski nie są ze Stanów Zjednoczonych i tak dalej. Powiedzieliby prawdę na ten temat ludziom. No cóż, powiedzieli trochę, ale nie. To jest kwestia właśnie mentalności oblężonej twierdzy i traktowania ludzi jako tych baranków Bożych, których nie należy uświadamiać. Prawda? Tak to wygląda. Niestety. A mnie potraktowano jako wroga, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to, co się ze mną dzieje, ucieszyło strasznie koleżeństwo, tak zwane koleżeństwo ucieszyło strasznie. I ucieszyło, I ucieszyło strasznie tych wszystkich, nawet części na tych, którzy się cieszą dobrze tak kubekowi, tym bardziej, że zadał się z pisem, tak to wygląda. Trudno, niech tak będzie, proszę Państwa, ale proszę Państwa, wszystko wraca. A ja powiem wprost. Ja mogę zdechnąć bardzo szybko, ale po mnie zostaną przynajmniej moje książki. Na długo. Na długo, bo one wrócą. Bo one są dobre. Ja wiem o tym, że chorób jest jedną z lepszych książek, jaką napisano w Polsce. Ja o tym wiem. Co więcej, ja to słyszałem od jednego bardzo znanego dziennikarza o u który w drugim zdaniu powiedział mi: Ale wie pan, ja nie mogę tego powiedzieć publicznie, bo mi wydawca nie pozwoli. Ale to no niech tak będzie. Mam to wszystko gdzieś. A matki z dziećmi też będą musiały płacić kadastralny? Mama Jasia. A matki z dziećmi czym się różnią od normalnego Kowalskiego? Nie rozumiem. Mają tylko tyle, że mają dzieci. Normalny Kowalski ma dzieci. Matki Samotne matki z dziećmi mają płacić kadastralny. Jeżeli mają mieszkanie, będą płacić, każdy płaci. Na tym polegają podatki. A czy matki z dzieci nie płacą podatków? Rosjanie, Niemcy czy Izrael, Shadow SF, kto naciska w 447? Ja mówiłem o tym, że to jest efekt operacji most, w którym Rosjanie stworzyli bardzo piękne lobby pod obcą flagą, czyli flagą, e, flagą ludzi narodowości żydowskiej. E, I tak się dziwnie składa, że no, to wszystko naciska bardzo mocno Rosja i o dziwo Chińczycy. Ponieważ na skutek 447 wbrew pozorom niekoniecznie Mienie odzyskają ludzie narodowości żydowskiej, I czy to mienie bezprawiedliwe. Zresztą o tym nie mówmy, bo przecież Trump wyraźnie powiedział, że było co innego i będzie i tak dalej. I katastralne, nie tylko katastralne. To wszystko to, co mówię, proszę Państwa. Jeżeli ten no, Wojtek Wygibas, ja zdaję sobie, zdaję sobie sprawę, że raczej tego nie będzie. Ja powiedziałem, dlatego mówię, że jak robiłem audycję, powiedziałam, że ja sam się Państwa pytałem, czy ktoś coś słyszał. Słyszałem szereg informacji, bo ja mam trzy różne wersje. Osobiście wie, wolę wierzę panu Jarosławowi Kaczyńskiemu, który wręcz powiedział publicznie, że tego nie będzie po prostu. Ale pan Jarosław Kaczyński nie do końca rządzi pisem, wbrew pozorom. Tak jak się ludziom wydaje. Moim zdaniem stał się, stał się również niewolnikiem tego wszystkiego. No. A teraz naprawdę wyszło. Co tu dalej mamy? Nie tylko jakie pana książki, tylko czym. Poza tym książki są super. To bardzo dobrze o tym wiem. Teraz, bo ktoś mnie tutaj zrzuca na nowo, na prywatne te. Panie Piotrze Norwida też Polacy docenili po latach. Norwida do to nie docenili. Kto Mama się, no ale ja mam 500 plus i alimenty, tylko no trudno, że pani ma. Bardzo dobrze, ja nie mam, ja mam tylko i wyłącznie 700 zł i nic więcej. I kogo to obchodzi? Nie staćcie, to nie będziesz miał, tak to jest. Pamiętam o strzelenie w Magdalence. Zginął tam Białorusini Gorpi Kewalek Władzi, bo się ze Góry, Alfa KGB. Czy mógł on być No Oczywiście, że mógł być gbanie, Gang butadów. No ja kiedyś napisałem taki raport, który rzeczywiście pokazywał związki e, mafii rosyjskiej ze służbami specjalnymi w Rosji i za granicą nie było żadnej mafii, która by działała bez zezwolenia i bez konkret służb. Rosjanie jako jedyni. Może nie może niejako jedyni wykorzystywali, i tak dalej. Huber przybyszewski, nie, niestety, już wylała olej słonecznikowy. I nic mnie tutaj nie. Nie, nie. No. To nie powinni nasi Shadow SF i rozmawiać. Nasi, jak to ma rozmawiać? Aby trzeba znać języki, umieszczone z Amerykanami. Ja powiedziałem w 1999 roku podczas delegacji w Izraelu, Delegacji w Mosadzie i Shinbet, ja z nimi rozmawiałem i wtedy była rozmowa na temat właśnie obaw polityków izraelskich, iż w efekcie akcji MO zostanie założona prorosyjska partia w Izraelu. Umówiliśmy się na wspólne działania wykrywcze tego wszystkiego. Wykryliśmy, wtedy służbom izraelskim udało się zablokować tą partię i w ogóle ją praktycznie. Unicztorzyć, no, no nie fizycznie oczywiście, ale oni wyciągnęli wnioski, weszli w legalne instytucje, w które już tam nie było, no i niestety w tej chwili tak jest, jak jest, proszę Państwa. Ale tam też się zmienia. No. Kto wyznaczał szczegółowe cele K.W. za Pana czasów, Góral? Kto wyznaczał, za jakich czasów. Jeżeli chodzi za czasów, yy, o, w, za, w latach 80. oczywiście yy, władza, no później też teoretycznie władza, ale szczegółowych celi nikt nie, uznaczy, nie wyznaczał. Niestety po roku 90. dokładnie nie wiedziano, co, zro co zrobić ze służbami, teraz też się nie wie. Są tylko pierdoły po prostu. No. Jeśli wprowadzam, to właściwie to dobrze, co dalej. Czy słyszał pan, że Donald Trump mi do sekty? Nie, nie słyszałem pani Mario Kowalska. To też są rozpuszczane. My się zajmujemy bzdurami. No. To też my się zajmujemy rzeczami, które są najmniej ważne. Proszę państwa, czy państwo sobie nie zdają sprawę, co to oznacza pozbawienie podstawowych leków, cukrzyków, czy ludzi z nadciśnieniem, tak jak ja? Czy państwo sobie nie zdają sprawę, co to oznacza, co to oznacza? Przecież to o to chodzi. Czy Państwo sobie nie oznacza, co, jak, czym, czym jest uzależnienie się, uzależnienie farmaceutyki od obcych, od kogoś, kto może mieć interes w tym, żeby tu nie przychodziły leki, żebyśmy wymierali? To nie jest tylko teoria spiskowa, proszę Państwa. Naprawdę. To się dzieje. To się dzieje. Czy Państwo sobie nie wydają, nie wyobrażacie, co to znaczy? Skazanie. I to dzisiaj słyszałem również w ustach ministra edukacji. Wielu dzieci na to by byli rzemieślnikami, nawet tych, którzy są i Pozbawienie ludzi polskich humanistów, czyli tych, którzy dbają o historię i o literaturę. No właśnie. Czy Państwo sobie nie zdajecie sprawy? Sprawy tego, że yy, Coraz mniej zaczyna się uczyć i mówić na temat tego dziedzictwa polskości. A jeśli to jest wzmocnione również atakami na przykład na Kościół, który sam jest też tym atakom winny, bo jak pisał chyba wczoraj ksiądz Isakowicz Zalewski, wczoraj czy przedwczoraj, że Kościół sam nie chce oczyścić się z tego wszystkiego. Tak pisał ten ksiądz. Nie wiem, ja uważam, że Kościół winien oczyścić się również, winien przeprowadzić lustrację, bo dosyć tego, dosyć, proszę Państwa, już w końcu Rzeczpospolitej Hakowej. Tyle lat po wszystkim. Dosyć tego wszystkiego. Trzeba to raz wziąć na klatę. Trudno, niektóre legendy spadną, ale powstaną inne, prawdziwe. A prawda, jak wszyscy mówimy, tylko prawda jest ciekawa. To Mackiewicz chyba mówi, Kat Mackiewicz, prawda? Właśnie. Zgadzacie się, że czy nie zgadzacie. No. I to jest tak. I to jest właśnie tak, proszę Państwa. No. Tajny przyjaciel. No właśnie, kwestia emerytalna i tak dalej. A utrzymywanie na przykład. Polaków w, w pojęciu, że my nie możemy dużo zarabiać. W sytuacji, w której zrobi się jakaś zachodnia korporacja. Polak jest zatrudniony na stanowisko, w którym wykonuje to samo. Ja to znam, za, znam od, naprawdę, bardzo blisko. Zrobi to wszystko i tak działa, ale zarabia trzy razy mniej niż Holender, który nic nie robi, a przyjechał tam, ale on jest Holendrem. No i o co chodzi? Damian Żurawski, wieczny sojusz niemiecko-rosyjski. Pani Ursula von Leyen jest tego przykładem. Tego przykładem miej w tej chwili wypowiedzi na temat na przykład policji europejskiej na pierwsza rzecz i co PiS na to? Timmermans jaki był, taki był, par 6. Ale co pisz na to? I co jaki to sukces, kiedy pani Ursula von Leyen mówi, zaczyna mówić nagle i taką rzecz, że e, oni muszą mieć e, jakieś możliwości wpływu na przestrzeganie prawa w krajach członkowskich Unii Europejskiej, ale jakiego prawa? czy prawa wewnętrznego tych krajów, czy prawa unijnego, czy narzucania prania prawa unijnego, prawda? Czyli mówiąc prostym językiem, bez tego dyplomatycznego bleble, ble, pani Ursula von Leyen jest za jakąś policją, która będzie wprowadzać na siłę Law Enforcement Agency unijną, która będzie na siłę wprowadzać prawo Unii Europejskiej w krajach yy, członkowskich. No. Czyli zrobi z armii to, co chciała u siebie. Adlu, z czego bierze się syndrom obleżonej twierdzy PiSu? Z... Oczywiście, że z tego, że PiS jest nacenzurowany i PiS o tym wie, że PiS ma wszędzie wrogów, ale w... wszyscy rozpracowali PiS psychologicznie dokładnie. Naprawdę, proszę mi wierzyć. To, co ja mówię, ja nie jestem wrogiem PiSu. Wręcz odwrotnie, ja chcę, będę na nich głosował i będę chciał, żeby oni wygrali. Działając wbrew sobie. Często wbrew temu, co oni zrobili ze mną. Ale rozumiem dobro Polski. Tylko, że to, co ja mówię w tej chwili, oni potraktują jako y, kolejną prowokację i kolejnego wroga. Bo oni tacy są. Bo tak myślą. Bo wpadli w paranoję. Zamiast oprzeć się na ludziach, na Polakach, na wyborcach, pisma tylko jedno szczęście, że po przeciwnej stronie jest, no ja nie będę ich określał, bo nie określam nigdy tak ludzi, ale są. No powiedzmy ludzie odwrotnie inteligentni, a przy okazji umoczeni w te wszystkie 23 lata. Te 20 parę lat, proszę państwa. O, Turgieniew też był świetnym pisarzem, bardzo dobrze, ja lubię Turgeniewa. No. Zgodzicie się, czy nie zgodzicie się ze mną? Maria Kowalska, jak jeżeli taka w tej chwili drugi doktor, który mówił o tym wszystkim, jest już oskarżany, i to wychodzi z prawicowej strony. Dzisiaj zresztą ktoś mi bardzo ładnie napisał taki temat na temat wszystkich profesji i powiązań tych ludzi z tej tak zwanej ortodoksyjnej prawicy. Śmiać mi się chce, proszę Państwa. Niestety tak wpadany. A tematów jest większych. Wiele po prostu. I naprawdę, proszę państwa, jeżeli będziemy dyskutować, to nie dyskutujmy o duperelach typu LGBT, bo mnie to geobchodzi obchodzi, po prostu powiem wprost i brutalnie. No. No. Y czas na polexit? Nie, nie czas na polexit. Czas, proszę państwa, na. Czas w tej chwili jest, proszę państwa, na jedną rzecz przede wszystkim. Czas w tej chwili jest na to, żeby się Polacy obudzili, żeby Polacy pomyśleli pragmatycznie i zrozumieli. W co są wprowadzani? W co są wprowadzani, proszę państwa? Tak to jest. Dobrze, proszę państwa, jak powiedziałbym, będę na moja, za jakieś głupoty mi przesyłają, tym mailom ja tu cały czas miga, nie lubię jak mi no. Puszczę państwu dzisiaj dla mojego znajomego, człowieka, który na te 21 dni mnie jeszcze uratował, puszczę, proszę państwa, mu tango. Trochę odpocznę, potem jeszcze pogadamy. Ale puszczam mu tango holu, bo wiem, że on bardzo lubi to tango. I potańcie państwo, może to lepsze. Sił cząstką drobną dziś, A jutro być może mnie zmiecie. Miłości chaustem chcę pijanym być, Miłości jakiej nie znajdziecie. Przebrana dusza i wybrany mózg, Sam siebie już odnaleźć nie chcę. Po ślizgu życia bokiem sonem cóż, Zostało z tego co najlepsze. Zostało z tego, co najlepsze Zostało z tego, co najlepsze Zostało z tego, co... Więc wypij wódki Kolejny łyk I załóż tłumik na pistolet Gdy mrok rozjaśni Światła błysk Zapomnij o tym, co na dole bo jakaś ona kocha cię i musisz walczyć o nią. Piekło czy niebo, palto sześć, ona jest twoją bronią. Obiecałem nie mówić, ale konfederat Barski, pan no, da spokój że jesteś ja To jest przyszły wróg który się jeszcze nie objawił. Więc komu wierzyć tu na miły Bóg? Sam zbaw się, gdy się Bóg zostawi. Życie z tłumikiem już gotujesz się, nie można pisnąć nawet słowa. Co dzień umierasz, co dzień budzisz się, pół w piachu, pół u pana Boga. Pół w piachu, pół u pana Boga. Pół w piachu, pół u Pana Boga Pół w piachu Więc wypij wódki Kolejny łyk I załóż tłumik na pistolet Gdy mrok rozjaśni Światła błysk Zapomnij o tym, co na dole Bo jakaś ona kocha Cię i musisz walczyć o nią, piekło czy niebo, palto sześć, ona jest twoją bronią. Znasz zapach prochu, znasz też zapach krwi, wiecznej miłości krew nie krzepnie. Orszak anioł w złotą łuską lśni Gdy śmierć ołowiem serca zepnie Rozgrzane łoże, a w nim dwoje ciał Śmierć to czy miłość? Wszystko jedno Najlepszy moment, widać, Bóg tak chciał Utrwalić w wieczność waszą jedność Utrwalić w wieczność waszą jedność Utrwalić w wieczność waszą jedność utrwalić wieczność więc wypij wódki kolejny łyk i załóż tłumik na pistolet gdy mrok rozjaśni światła błysk zapomnij o tym co na dole bo jakaś ona kocha cię i musisz walczyć o nią Piekło czy niebo, palto sześć. Ona jest twoją bronią. Ta droga nie jest po to, żeby nią iść. Ta droga jest, by na niej zostać. Na tym zakręcie rozsypany żwir. Mutanków to jest niemożliwe. Ze śmiercią poszły pograć. Ta droga nie jest po to, by Linda nie, nie użyła. Ta droga jest, by na niej zostać. Na tym zakręcie wam postawiam krzyż. Czy warto było prawdę poznać? Czy warto było prawdę poznać? Czy warto było prawdę poznać? Warto było. Warto. Dobra, skończyło się. Panie y, Przemku Ligorowski. Proszę wybaczyć, że mówię Przemku. Powiem jedną rzecz. Bo pan pisze, że sam doktor Czerniak powinien to wyjaśnić, skąd się z Patlewiczem. Wiecie państwo, od kogo ja się najbardziej boję? Tych wszystkich, którzy szukają wszędzie agentów i różnych innych rzeczy. Nie wiem. Nie mogłem znaleźć nigdzie w internecie nic na temat właśnie, tylko skarżę wobec doktora Czerniaka. Nie chcę na ten temat mówić na razie. Chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, że Proszę Państwa, po roku 90. tak się składa, osoby, które znam nawet, w tym pewne małżeństwo nielegałów odpowiedzialne za śmierć jednego z księży w wolnej Europie, plus jeden człowiek z departamentu trzeciego o bardzo ciekawych konotacjach, również i rodzinnych, założyli pierwsze, tak zwane, tak zwane gabinety medycyny alternatywnej i różnych innych historii. W tej chwili ten człowiek oni są specjalistami od tarota od różnych rzeczy. W ich gabinetach, które są w największym w najlepszych punktach Warszawy, przychodzą różni politycy, proszę państwa. To też trzeba wziąć pod uwagę. To nie jest żadne oskarżenie. Nie wiem, dlatego nie chcę o ten mówić, bo nigdzie nie słyszałem na ten temat. Nic. Jest tylko audycja, wiem o tym. No. Zobaczymy. Zobaczymy proszę Państwa, ja sam bym chciał usłyszeć co powie doktor Czerniak, jakoś to się dziwnie składa bo tak samo dotyczyło doktora Zięby i tam nie znaleziono tego śladu, tam znaleziono tam wykorzystano co innego, ale powiem szczerze, że pamiętam po tym proteście antyszczepionkowców i tych różnych rzeczy, że wiceminister, obecny wiceminister zdrowia również bardzo mocno atakował również lekarzy, którzy byli temu przeciwni. A ja wiem od lekarza, że polskie, że szczepionki w Polsce są albo przeterminowane, albo bywają uszkodzone. I śmierć tego dziecka, czyli odłączenie tego dziecka na przykład. 11 miesięcznego powiem, że są jeszcze z kilka takich przypadków podobnych. Różnego rodzaju czymś, co się nazywa śmierć mózgowa, właśnie w, w, nie, po szczepieniach. Czy to jest związane z szczepieniami, czy nie, tego nie wiem. Nie będę o tym mówił. Yy, Manuel Adams, dlaczego teraz? Teraz ataku, będą atakować wszystkich. Zresztą, notabene, yy, ja powiedziałam, f, jak bardzo dobrze, że ja powiem szczerze, że nie kupujcie tego shitu, jakiego shitu, Hubert Przybyszewski, bo nie wiem. Bo straciłem wątek który już w tym momencie, także nie wiem. No. A, bitcoinów. Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że FBI się za to wzięło. No. no. Dobrze, proszę Państwa. Ja Państwu podziękuję. Sorki za to. Mam nadzieję, że głos było słychać. To trochę przerywa. Ten internet ma tutaj czkawkę. Nie jest stabilny. To nie jest świat, nie jest stabilny, ale jest i nie ma limitów. I to jest najważniejsze. Także dziękuję Państwu raz jeszcze. Dobranoc. No i do jutra. Jutro też coś będzie. Zobaczymy, co dalej. No i co zrobić z Polakami? Pokochać, proszę Państwa, pokochać, ale to jest także jeden, jedna rzecz. Po prostu Polacy powinni przede wszystkim pokochać swój własny kraj i siebie. Przede wszystkim siebie. No. Także dziękuję. I jeszcze raz. Y, jutro porozmawiamy o innych sprawach prawdopodobnie. Zobaczymy, jak to będzie. Także do jutra, o ile jutro nastąpi. Jeszcze 21 dni, także mówiłem. Jeszcze się spotkamy. Dziękuję. Dobra.